Idziemy z dziczkiem nakarmić zwierzęta w lesie i zobaczcie, co znaleźliśmy. Listopada. Są potrzebujący. No ale ten prawdziwek. Wysypałem marcheweczkę, jabłka, jabłka, buraki. W dwóch miejscach, nie będę wam pokazywał tego drugiego ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Ale zobaczymy, jak to przejdzie. Pierwszy pojawił się lis. Lisek jest zainteresowany prawie wszystkim na swoim terenie, ale to nie jego pokarm. Ptaków natomiast już tak. Przeleciały z samego rana. Cały dzień się nic nie działo, aż w nocy pojawił się potężny odyniec. Zwiadowca. Odyńce teraz chodzą same, ewentualnie w stadach, w atachach takich odyńczych, ale ten pojawił się pierwszy i postanowił przeprowadzić kumpli tej samej nocy. To są potężne dziki. Tam jest bardzo dużo polowań na tym terenie. Też dużo dzików widziałem postrzelonych. Natomiast nawet nie były w połowie tak duże jak te. Zobaczcie, jeden z nich obwąchał fotopułapkę. Jest to pierwszy zwierz, który w ogóle się zainteresował tym zapachem. One są bardzo czułe, natomiast przeszły. Przeszły, zainteresowane były burakami. I one w zasadzie otworzyły tą miejscówkę przed innymi zwierzętami, które czuły zapach dzików. Na przykład Danieli. Wiedziałem, że na ten terenie przyjdą Daniele. Oto byczek. I on sobie akurat bez problemu poradził z burakami, które dzieci uszykowały. Zobaczcie, jak je.
wszystkie zwierzęta bardzo czujnie jedzą. No i musiało coś go spłoszyć. Ale po jakimś czasie przyszła kolejna rodzinka. Tym razem łania z czelakami. Czelaki urodzone w tym roku chodzą sobie dookoła takiej łani. No, ona bacznie obserwuje całe terytorium. No i już ten młody Daniel ma niestety spore problemy z burakiem, z którym bez problemu poradził sobie byk. O, widzicie? Łania w dali pilnuje swoich młodych. A w nocy jadłodajnie odwiedziły kolejne byczki Danieli. One albo podróżują samotnie w tej chwili, albo w parach lub kilka byków. Jednak zawsze idzie jeden po drugim, chyba że się spotykają gdzieś na polanie, w miejscu docelowym. Tutaj duży, dorosły byk przygarnął młodszego. Teraz będzie bardzo ładnie to widać, jak się poruszają byki Danieli. Sami zobaczcie. Ta miejscówka nie stanowi dla nich problemu. I tą miejscówkę właśnie ochrzciły na początku dziki. A z tą miejscówką już za rzeczką nie do końca tak jest. Pierwszy się poczęstował marchewką Daniel. Jeden z byków. Ale to jest byk, który okazuje się jest mniej doświadczony. Kolejny byk, pomimo złamanego poroża, bardzo, bardzo niechętnie podchodzi do pokarmu, w którym czuje zapachy, obce zapachy. Zobaczcie. Pokarm leżał ponad 2 tygodnie na balkonie. A tutaj tydzień pod śniegiem. I mimo tego, jak zszedł śnieg, jeszcze czuć zapach. I kolejny byczek, bardzo ładny, ciemniejszy. Równie bardzo, bardzo ostrożny. Zobaczcie, coś musiało być na tych jabłkach, być może marchwi. Jakiś zapach pozostał, który bardzo odstrasza
zwierzęta. Dziki też tutaj nie jadły z tego miejsca. Dopiero za rzeczką się częstowały. Dlatego tam było zdecydowanie więcej zwierząt, które się częstowały tym pokarmem. Bardzo ostrożne. I docelowo niektóre z nich nawet rezygnują z jedzenia. Z tamtej strony byk, który ma jedno poroże złamane, czuł już zapach poprzedniego byka, no i troszeczkę bardziej odważny z tamtej strony. Próbował jeszcze raz podejść. Pomimo tego cały czas obwąchuje i się zastanawia. Nie. Nie. Chyba jednak nie. Zobaczcie, jak to się może wydawać, że się rzuci pokarm i zwierzęta chętnie skorzystają. A ta miejscówka w pełni bezpieczna, po drugiej stronie rzeczki. Zapachów bardzo dużo innych zwierząt, zapachy dzików. Dlatego zwierzęta tutaj, akurat na tej miejscówce, czują się bardzo bezpiecznie. A to jest zaledwie 7 metrów odległości. Dziękuję wszystkim za wsparcie, dziękuję dzieciakom za pokarm dla zwierzaków.